Teraz zobaczmy, jak działają reakcje na swobodnie podpartej belce, który, jak już wiemy, przykładem jest most stalowy i każdy inny most. Zobaczmy. Mamy belkę swobodnie podpartą, która jest obciążona. No, na moście leży śnieg albo asfalt, który go obciąża. Tutaj przykład obciążenia ciągłego. Mamy siłę skupioną, tak jak wcześniej wspominałem, latarnia, samochód, człowiek stojący na moście, czyli obciążenie, które zajmuje małą powierzchnię na moście. I teraz tak. Czyli te wszystkie obciążenia są przekazywane poprzez nasze łożyska, nasze podpory na podłoże. Podłoże, czyli tutaj filar mostu, tutaj przyczółek mostu. Narysujmy sobie. Oczywiście tu będą jakieś tam siły wypadkowe pochodzące z tych wszystkich obciążeń. Jedna siła. Nazwijmy sobie ją P1. P1. I tutaj druga siła P2. Czyli most naciska na podpory. Co robią podpory? Podpory, jak wiemy, stawiają opór. Czyli ta sama sytuacja, kiedy ja pchałem na ścianę. Ja pchałem na ścianę, ściana stawiała mi opór. Ta sama sytuacja występuje tutaj. Most naciska na podpory, podpory stawiają opór. Skoro stawiają opór, to działają na most taką samą siłą co do wartości, kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli most wywołuje akcję, przyczółki i podpory, stawiając opór, oddają reakcję. Reakcję, czyli taką samą siłę co do wartości, kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli tutaj będziemy mieli R1, a tutaj będziemy mieli R2. Czyli jak widzimy, są to siły o takim samym kierunku, czyli prosta działania tych sił. To jedna prosta. Tak samo tutaj. Wartości tych sił są równe, no bo oczywiście my wiemy, że P1 równa się R1, a P2 równa się co do wartości R2. Ale zwroty tych wektorów są przeciwne. Czyli podsumowując jeszcze raz, most naciska na podłoże, podłoże stawia opór, więc naciska na most taką samą siłą co do wartości, kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Dzięki temu, że nasze siły akcji i reakcji się równoważą, no to nasza konstrukcja, nasz most pozostaje w równowadze. Po prostu się nie rusza. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.